Dzisiaj piwo z browaru Absztyfikant. Browar Absztyfikant to jest browar kontraktowy założony przez Łukasza Szynkiewicza. To jest piwowar domowy, mój dobry znajomy, piwowar domowy z Gdańska, to znaczy chyba z Elbląga, ale mieszkający w Gdańsku, a ważący w browarze Semlin. To jest taka wioska pod Starogardem Gdańskim. Browar nazywa się Czarna Owca i tam Łukasz zakotwiczył i waży swoje propozycje. To jest chyba czwarte piwo w jego wykonaniu komercyjne. Pierwszym był Ostatni Dzień Grawitacji, takie Session IPA, bardzo przyzwoite, proste piwo do popijania przy barze. Drugim piwem było Hydrozagadka. Bardzo mi smakował ten stout. To był stout z odrobiną wody z morza, ale chyba też z solą i czymś tam jeszcze. W każdym razie był bardzo fajny. Trzecim piwem było Goze. Goze z mango. Mobius się nazywało. Też było super. I teraz mamy piwo Tonka Extra Stout. Czyli piwo z dodatkiem tonki. Jest to taki dosyć modny ostatnio dodatek, trochę za sprawą browaru Artezan, który dodał to do Too Young to Be Herod 2016, a trochę też za sprawą Lerwiga, który z kolei, no, browar bodaj norweski, który uważał takie znane piwo Tribin Stout i właśnie jednym ze składników jest tonka i w tym piwie ta tonka jest bardzo mocna. No generalnie to będzie trzecie piwo z tonką, jakie będę miał okazję pić. Do tej pory dwa po prostu mnie rozwaliły, były wspaniałe. Artezan Too Young to Be Herod i Lerwig Tribin Stout. Rewelacyjne piwa i myślę, że ta tonka naprawdę jako dodatek do piwa, szczególnie ciemnego, jest super. Ona wnosi takie nuty, które można kojarzyć z marcepanem, z jakąś... czym? Z migdałami. No, marcepan powstaje z migdałów, więc to jakby jest dosyć takie jakby spięte ze sobą. Także migdały, marcepan w ciemnym piwie, no dla mnie to gra świetnie. Jeszcze jak piwo ma nuty czekolady, no to mamy po prostu czekoladę z marcepanem. Dobra, powiem wam trochę o parametrach. Znaczy tak, mamy w składzie woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, owies, jęczmień, fasola, tonka, sól, chmiel i drożdże. O, ta sól mnie zaskoczyła. Bardzo fajnie, że jest sól. Sól, podejrzewam, tutaj ma za zadanie podbić te smaki jeszcze bardziej, szczególnie smaki czekoladowe. Także spodziewam się ostrego kopa. Owies fajnie, bo też będzie pewnie troszkę może takie gładsze w teksturze. To jest generalnie Foreign Extra Stout, 18 BLG, 7% alkoholu. Tutaj jest napisane, że fasola tonka wnosi, pachnie jak połączenie marcepanu, migdałów, wanilii i cynamonu. No, nie wiem jak z tą wanilią i cynamonem, natomiast rzeczywiście marcepan, migdały to są takie pierwsze chyba skojarzenia, jakie się nasuwają. No dobra, jedziemy. Piwo jest dziwnie zakapsulowane. Znaczy nie wiem, mam wrażenie, że ten kapsel jest niedociśnięty, ale syknęło głośno, także wszystko tam jest szczelnie. Syczy piwo dość głośno, ale piana jest całkiem fajna, taka drobno i średnio pęcherzykowa. Piwo jest mocno zmętnione, ciemnobrunatne. No, słuchajcie, to jest zapach, którego nie można pomylić z niczym innym. Tonka uderza od razu w pierwszym momencie, ale z taką siłą, że aż mi się gdzieś skojarzyła jeszcze z jakimś innym zapachem. Teraz próbuję sobie gdzieś tam w pamięci odnaleźć sytuację, w której ten zapach czułem, ale no... Coś mi tu gdzieś świta, ten zapach.
Może gdzieś tam w trakcie degustacji sobie przypomnę. Natomiast no, pierwsze buchnięcie to jest tonka. Teraz jak wącham, wchodzą mocno, mocno palone akcenty. Palona taka, nawet nie tyle kawa, co taki mocno palony słonecznik. Albo po prostu palony jęczmień. Jak się weźmie garść do ręki palonego jęczmienia, no to jest taki aromat bardzo intensywny. Palonego zboża. Czy też ziarna. Zastanawiające jest to, że przy pierwszym niuchu buchnęła we mnie tonka. Widzieliście, aż mnie odrzuciło. Znaczy, trochę z zachwytu, a trochę z tej naprawdę mocy. Bo była bardzo intensywna. Natomiast teraz przykryte to zostało palonością. Jestem w stanie powiedzieć, że tu jednak paloność w aromacie przewodzi. Ale tonka gdzieś tam jest. O, jest. W smaku jest bardzo fajnie. To znaczy, piwo jest dość agresywne, mocno palone. Aczkolwiek na szczęście nie jest kwaśne, bo przy tym poziomie paloności to już byłoby ryzyko, że gdzieś będą jakieś takie kwaśne nuty odpalonych słodów, ale nie ma tego. No, jest to agresywne piwo. To nie jest Too Young to Be Herod, który był taki delikatny, słodkawy, gdzieś tam właśnie gorzka czekolada, jakieś kakao, marcepan, słodko, przyjemnie. Tutaj jest ostro, jest mocna paloność, mocna tonka, szczególnie po przełknięciu. Ona cały czas gdzieś tam w posmaku też taki właśnie taki migdałowy, bardzo migdałowy jest ten posmak. Nawet wręcz lekko taki cierpkie wrażenie w ustach tworzy. Fajne piwo, jak najbardziej do wypicia, jak najbardziej smaczne, przyjemne. Natomiast no, czego mi brakuje w nim, to takiej trochę ogłady. Ono jest, no jest takie po prostu fest dowalone. Nie? Tutaj nie ma miejsca na półśrodki. Jest po prostu trochę przegięte. Za bardzo nie jest, no nie jest takie może poukładane, nie jest zbalansowane. Może to jest efekt, znaczy może taka była po prostu koncepcja, a może to jest efekt jeszcze gdzieś tam dopracowania receptury, no bo wiem, że Łukasz pierwszy raz stosował tonkę. Znaczy robił chyba jakieś próby w domu, no ale wiadomo, że w browarze zawsze to trochę inaczej wychodzi. Niemniej piwa na pewno nie trzeba się wstydzić. Jest całkiem przyjemne, bardzo przyjemne nawet bym powiedział, ale zdecydowanie dla zwolenników takich agresywnych, mocnych stoutów. Goryczka też jest wyraźna po paru łykach, chmielowa, ale też odpaloności taka jest typowa, taka wręcz, no nawet może kawowa. Chociaż tak jak mówię, te nuty kawowe tutaj nie są takie oczywiste, raczej to jest takie palone ziarno. Nawet spalone ziarno. Ale porządny stout. Taki niebiorący jeńców. Zdrowie. Do zobaczenia.